zakończyło się spotkanie Saskiej Kępy z FC Ponalewce. Prawie udało się wygrać. Bodajże 1-5. Nie jako przytyk to mówię, tylko wiem, że w tym sezonie bardzo ciężko wam o wygraną. Chyba jeszcze nie udało się zdobyć kompletu punktów. Co się dzieje, bo pamiętamy was z trochę lepszej formy. Dzieje się bardzo dużo. Najbardziej przeszkadzamy sami sobie, tak naprawdę. Dzisiaj zabrakło sił, jak zwykle. Liga letnia, niestety przez pandemię nie możemy grać troszeczkę w chłodniejszej temperaturze. Stąd brak sił. Dużo słońca, dużo wylanego potu, jeszcze więcej wypitego piwa przed meczami. Stąd problemy. Nie tylko braki kondycyjne, ale braki też kadrowe ze względu na wakacje i na wyjazdy. Tak? To przyczynia się niestety na niezbyt korzystne wyniki. Ale staramy się cały czas do przodu, jak to Jacek Krzynowek mówił, nie odpuszczamy. No tak, no de facto spotykamy się tutaj dla przyjemności, żeby pograć piłkę. Tak jak powiedziałeś, koronawirus sprawił, że rundę wiosenną musieliśmy niestety odwołać. Na szczęście spotykamy się w lato po raz pierwszy. Już pomijając komary, które też są uciążliwe, czy jak oceniasz tutaj rozgrywki Ligi Panów właśnie podczas tej nietypowej, jak dla naszych rozgrywek, pory roku? Moim skromnym zdaniem, zresztą tak jak pewnie i innych drużyn, wszystko jest przygotowane tak jak należy. Baliśmy się, że runda będzie całkiem odwołana. Niestety, tak jak mówię, wolimy wiosnę, ale Rafał tutaj stanął na wysokości zadania. Liga jest zorganizowana, jest bardzo dużo zespołów, tak, więc bawimy się dalej. Jasne, no widać było w tym meczu, że bawiliście się świetnie, rywal też nie pomagał, padło kilka pięknych bramek, przy których tak naprawdę no, wasz bramkarz nie miał wiele do powiedzenia, więc na pewno też zabrakło trochę szczęścia. Chciałem zapytać o taką rzecz. Dzięki tobie cieszyliśmy się z bardzo fajnych voucherów, też niedawno dostarczyłeś nam fajne wlepki Ligi Fanów. Wiemy też, że szykuje się pod kątem artystycznym, teraz pytam. Seria nowych strojów waszego zespołu. Czy możesz zdradzić rąbek tajemnicy? Niestety nie możemy zdradzać szczegółów, ale oczywiście dzięki zdjęciom pewnie na Lidze Fanów przekonacie się, jak to będzie wyglądało. No dobrze, w takim razie nie będę ciągnął za język. To może jeszcze takie ostatnie pytanie. Musicie odwrócić trochę kartę losu na pewno w tym sezonie, jeżeli chcecie no, zakończyć na miejscu, które być może sprawi wam trochę radości, bo na pewno no, nie chcecie gdzieś tam na końcu tabeli się znaleźć. Czy jakieś diametralne zmiany, być może wzmocnienia, być może jakaś strategia, albo obóz kondycyjny w górach, prawda? Tak, plany mamy bardzo zasne. Wyjazd w Bieszczady na parę ładnych dni. Mamy wszystko dopięte, zostało tylko przekonać żony. Więc już z górki. Cały czas się bawimy tak naprawdę. Nie liczymy tutaj na jakieś specjalne miejsce. Doszło też do nas kilku nowych zawodników. I szykujemy się bardziej na jesień. To będzie nasz czas. Na pewno w takim standardowym kalendarzu jestem pewien, że forma będzie optymalna. W takim razie życzę wam teraz kilku zwycięstw przynajmniej. No i żeby zabawa trwała. Dzięki wielkie. Nie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Również dzięki.